Witajcie. Psy zadziwiały i nadal nie przestają zadziwiać ludzi swoją bezwarunkową miłością, oddaniem i chęcią spieszenia z pomocą, dosłownie w każdej chwili. My jesteśmy im za to wdzięczni i bardzo kochamy nasze psy, ale są też niestety smutne wyjątki. Pewnego razu w schronisku Paws, co po polsku oznacza łapy, znalazł się pies o uroczym imieniu Aniołek. Pies był przestraszony i nieszczęśliwy, nie chciał nawet jeść w obecności ludzi. Wolontariusze wpadli jednak na pomysł, jak pomóc mu się uspokoić i zapomnieć o przeszłości, która zmieniła go i sprawiła, że bał się wszystkiego. Aniołek wcześniej mieszkał z okrutnym właścicielem. Zajmował się on hodowlą psów, ale nie był wcale zainteresowany ich zdrowiem i samopoczuciem. Najprawdopodobniej traktował zwierzęta bardzo źle. Inaczej dlaczego pies byłby tak przestraszony? Niestety przypadki niehigienicznych warunków i okrutnego traktowania nie są rzadkie w zwierzęcych hodowlach. Po przybyciu do schroniska nieszczęsny aniołek wcisnął się w kąt i odwrócił pyszczek od ludzi. Niemożliwe było wywabienie go z kąta czułym słowem lub namowami. Piesek cały czas patrzył na ścianę ze spuszczonym łebkiem. Próby zainteresowania psa karmą również zdały się na nic. Odmawiał on ludziom jedzenia i podchodził do miski tylko wtedy, gdy nikogo nie było w pobliżu. Jeśli ktoś wszedł do pokoju, aniołek natychmiast przestawał jeść i uciekał do swojego kąta. Przez długi czas ludzie zastanawiali się, jak pomóc przestraszonemu psu. Miał on bez wątpienia traumę, która nie pozwalała mu normalnie się bawić i być po prostu szczęśliwym. Dlatego należało znaleźć rozwiązanie. Skontaktowano się z byłym właścicielem aniołka i poproszono go o wydanie jeszcze jednego psa. Mężczyzna nie odmówił i przekazał psa o imieniu Cliff. Wolontariusze naprawdę mieli nadzieję, że czworonożny gość pomoże aniołkowi poczuć się bezpiecznie. Kiedy przestraszony aniołek zobaczył znajomego psa, zareagował bardzo radośnie. Zwierzątko natychmiast poczuło, że jest bezpieczne i dzięki temu stało się odważniejsze. Oba psy mają podobny wygląd, za wyjątkiem koloru. Wolontariusze stwierdzili, że Cliff jest bratem naszego bohatera i ma z nim bardzo bliskie relacje emocjonalne. Po kilku miesiącach nie został żaden ślad po przestraszonym aniołku. Pies chętnie się bawi, a czasem nawet psoci. Nikt się jednak na niego nie gniewa, bo wszyscy cieszą się jego szczęściem. My również cieszymy się, że piesek nie ma już traumy i znów jest radosny. Jeśli podobała Wam się ta historia, możecie polubić nasze wideo. Do zobaczenia.